Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej kandydatów, bardzo ciekawa partia przed nami, Timur Rajabow kontra e, Richard Raport. E, uważam, że Timur Rajabow jest bardzo ciekawym zawodnikiem, aczkolwiek już troszeczkę w słabszej formie, mimo że ma ranking nadal 2750, dziwnie to brzmi oczywiście, e, bardzo lubiłem jego partię, szczególnie w obronie królewsko-indyjskiej. Jeden z większych specjalistów na świecie, jeśli chodzi o ten debiut, e, tutaj, już po sześciu rundach, możemy wyróżnić oczywiście liderów, e, którym jest e, niepomniaczci oraz Karuana. Niepomniaczci ma pół punktu więcej, e, ale też możemy stwierdzić, kto jest takim trochę chłopcem do bicia w tym turnieju. E, no, wprawdzie e, Alireza Firugia ma najmniej punktów, bo ma dwa. Rajabow ma dwa i pół, ale uważam mimo wszystko, że Rajabow tutaj jest takim e, klientem, e, którego można tutaj ogrywać. Choć 2,5 punkta z 6 w tym momencie ale Reza Firudzia z kolei chyba ma troszeczkę pod górkę jeśli chodzi o psychikę tak mi się wydaje duże oczekiwania na nim spływały i może to jest takim elementem, który tutaj powoduje, że na razie troszeczkę przegrywa, ale druga połowa turnieju jeszcze znaczy no więcej niż druga połowa, bo rund jest 14 a rund było 6 więc przejdźmy od razu do analizy tej e, ciekawej partii. E, zapraszam E4, C5. Raport Richard gra sycylijską, co mnie bardzo cieszy. To jest e, pewnego rodzaju odwaga i taka wola walki na wygraną od samego początku. To jest taki debiut właśnie, żeby próbować się wygrywać, a nie jakoś tam mm, no, remisować, oczywiście. Skoczek F3, posunięcie E6, D4, bicie, bicie. Normalna sprawa, skoczek C6, skoczek C3 i posunięcie A6. Jedna z możliwości, jak można tutaj sobie rozgrywać, yy, mamy tutaj wariant tajmanowa w obronie sycylijskiej, i w tym momencie białe mogą zagrać różnie. Mogą zagrać na przykład goniec E3, goniec E2. Na przykład y, widziałem też skoczek B3, różne rzeczy, ale poszło bicie. Bicie również jest opcją normalną. Pionek wybija na C6. I teraz białe mają do wyboru też szereg możliwości, oczywiście Hetman F3, Goniec D3, Roshada, za moment y, różnie można grać, a w gra Hetman D3. No wygląda to dziwnie na pierwszy rzut oka, ale to ma sens, dlatego, że ten Hetman nie będzie stał dobrze na polu D3, tylko on chce się przemieścić na pole G3. Zaraz powiem, jaka jest jego funkcja. Posunięcie D5 nastąpiło. Normalna rzecz. Tutaj po wybiciu wybijamy pionkiem czarnymi i stoimy czarnymi bardzo wygodnie, uważam. Hetman zagrywa na G3. No i właśnie, funkcja tego Hetmana jest taka, żeby atakować tego pionka G7, utrudnić rozwój gońcowi z F8. No więc w tym układzie Tutaj zauważmy też, że bicie pionka czarnym absolutnie nic nie daje, bo skoczek wybija, zostają szczerbate piony. Hetman, hetmany się nie wymieniają, więc białe tutaj myślę, że są w domu, ale to jest oczywiście też teoria. I teraz yy, yy, raport gra takie trochę komputerowe posunięcie, ale mi się bardzo podoba. Posunięcie H5. Można się zdziwić trochę, a ten, ten pionek chce zaatakować figurę z Gietrz. To jest, to jest taki częsty ruch, jeżeli na przykład tu wystał goniec albo skoczek, to też takie ruchy się e, fajnie e, prezentują. Posunięcie h4, czyli przytrzymanie tego pionka z h5 prosta rzecz. No i teraz raport zaczyna e, cudować. Znaczy w pozytywnym sensie oczywiście, to mi się również podoba posunięcie d4. Okej, okay. atakujemy skoczka. Skoczek musi gdzieś pójść. No i teraz, które miejsce dla skoczka jest dobre? Na D1 wygląda fatalnie, bo tutaj nie będzie miał opcji wyjścia. Skoczek A4 raczej nie działa, bo Hetman A5 i zdobywamy skoczka, więc no wiadomo. No i skoczek zagrywa na B1. Wrócił do bazy, ale to nie jest zły ruch, bo skoczek się może przerzucić przez D2 i znaleźć dobrą placówkę na C4. Ze skoczkami jest tak, że nawet jak się nimi cofamy, to można powiedzieć, manewrujemy i szukamy fajnej opcji. Na późniejsze ruchy. Skoczek na F6, E5 nastąpiło od razu i skoczek E4. Co ciekawe, jakbyśmy na przykład zagrali skoczkiem D5, to tutaj białe grałyby na przykład goniec D3 i tak naprawdę skoczek z D5 no wygląda fajnie. Ale on tu nie spełnia jakiejś super roli, powiedzmy, w tym układzie, bo nawet jak zagra na B4, to goniec zagrywa na E4. Więc skoczek no widzimy, że raport tutaj gra od razu agresywnie i ten skoczek z E4 zawsze się może na C5 przerzucić, i jakieś działania mogą następować poprzez ruch pionkiem. Po skoczku E4 Hetman F3, Hetman D5, goniec D3. No, i teraz widać, że na przykład można zagrać tutaj, i wszystko ok. Nawet białe mogą oddać tego gońca po zagraniu Hetmanem na Giersz. Bez problemu, ale czarne grają goniec na B4. Bardzo fajny ruch. I teraz król na F1. Po prostu sprawdźmy, co by było, jakby białe się zasłoniły na przykład skoczkiem. Po zasłonięciu się skoczkiem, tutaj mogłaby nastąpić wymiana na D2. Jeżeli Hetman by zbił, z, powiedzmy, z wtrąconym posunięciem, to. Nie byłby to dobry układ. Można sobie zatrzymać film i spróbować odpowiedzieć, dlaczego policzyć? Dlatego, że skoczek zagrałby na C4 z szachem. C3, bo trzeba odbić figurę. Tu byśmy odbili Hetmana. Odbicie gońca i skoczek E5. Wygra na czarnych. Po prostu. Wygra na czarnych. Bezapelacyjnie. No więc, cóż. Po tym ruchu trzeba bić gońcem. Goniec mógłby zbić. Król mógłby zbić i na przykład na f3, gf3, e, tutaj c żeby goniec też miał swobodę. Uważam, że pozycja jest e, taka względnie równa, Jak miał wybierać kolor, wolę czarne. Mimo, że komputer pokazuje plus 0,5 dla białych, ale to jest w zasadzie równa e, pozycja. Tutaj można oczywiście bierze b8 i tak dalej, sobie króla na 7, stawić g6, przytrzymać marsz pionka i tak dalej. No dobrze, ale... Ambitnie, Król F1, co mi się podoba. Posunięcie F5 z obroną skoczka, tutaj bicie w przelocie nastąpiło. I goniec G6, aby zderoszować króla. Czarne się tym absolutnie nie przejmują. Król D7. No, ten ruch wygląda y, oczywiście bardzo dziwnie, ale zobaczcie, że króle nie zrobiły w ogóle roszady. Walka trwa. E, no, to jest pozycja w końcu, coś się dzieje w tej partii. Znaczy w tych partiach, chciałem powiedzieć, w turnieju kandydatów, bo. Często widzimy partię włoską, takie trochę nudne szachy dla kibiców. E, oczywiście stabilne, ale tutaj już się zaczyna coś dziać i to jest fajne. Goniec zagrywa na G5. Zobaczcie, że białe w ogóle się nie cykają, jeśli chodzi o bicie na F3, bo pionek zbija. E, ja bym zrobił na miejscu czarnych w ten sposób taką strukturę białym, pionków, e, i potem na przykład zagrał goniec D6, wieża F8. Fajne rzeczy można atakować. Uważam, że potem C5, goniec B7, te figury czarnych zaczynają się według mnie fajnie rozgrywać. Szkoda, że tak raport nie zagrał. Zagrał od razu wieża na F8. Nie przeszedł do takiej końcówki bez hetmanów. No i teraz C3 nastąpiło z atakiem. Goniec na D6 od razu. CD i hetman wybił. No i teraz hetman C3. Jeżeli by nastąpiło skoczek C3, co się narzuca, bo chcemy wyprowadzić figurę, to pozycja robi się już tragiczna po ruchu Skoczek G4. Zobaczcie jak to pięknie działa. To jest przegrana pozycja bez dwóch zdań. Więc w tej sytuacji po Hetman C3 Hetman dał szacha, Hetman E1 i wymiana właśnie na tym polu powoduje, że król. W zasadzie nie wiem co chciałem powiedzieć. Po prostu król wybija, no i tyle. Wymiana w ten sposób nastąpiła, żeby skoczek może nie wyszedł nie wyszedł stępem na C3. To miałem raczej na myśli, żeby jednak nie dawać tempa białym. No i teraz wieża B8. Co ciekawe, nie można zagrać B3, prosta rzecz goniec atakuje wieżę. W tym momencie skoczek zagrał na D2, oddając tutaj pionka. Czarne wzięły. Skoczek C4. No widzimy tutaj, są ataki, ale jest strącony szach. Bardzo fajny ruch. W ogóle pozycja czarnych mi się. Zaczyna bardzo, bardzo podobać. Jedyny minus, bym powiedział, to jest goniec c8, który No nie oddycha, nie gra aktywnie. Szkoda, bo jakby sobie pograł tędy, to tutaj byłoby już chyba po partii Król zagrał na f1 I teraz bardzo ciekawe zagranie, yy, najlepsze w pozycji, bo zobaczcie, że wieża Bardzo nie ma gdzie pograć Skoczek g4 No właśnie Tutaj białe zagrały f3, ale jeżeli by nastąpiło bicie wieży no to bijemy na F2, król G1 i wieża bije na B2. Komputer mówi remis, ale z praktycznego punktu widzenia biorę zawsze czarne w tym momencie. Zobaczcie, jakość mniej, trochę pionów więcej, dwa. No i ten skoczek genialnie tutaj stoi. Król ma problemy. Grozi go nie C5. No właśnie. Ciężko stwierdzić, znaczy ja uważam, że łatwo stwierdzić, jeśli chodzi o granie człowiek kontra człowiek, więc wolę czarne, ale tak nie nastąpiło. Radzabow wiedział, co się święci, zagrał F3, wieża wtrąciła szacha, Król G1, no trochę taktyki trzeba policzyć i goniec C5. Robi się taki nieciekawy młynek. No tutaj białym, białe y, oczywiście też y, względnie to kontrolują i biją skoczka w tym momencie. Jest figura mniej na chwilę. Wieża z F2 na F4. Zobaczcie, jest szach. Ten król musi oczywiście zagrać gdzieś albo właśnie, jak w partii, skoczek zagrał na E3. To są ruchy, oczywiście, normalne. Tutaj zobaczcie, że jest bicie. Król H2. Ja to mówię tak, oczywiście, lekko. W partii to się gra zdecydowanie trudniej i trzeba się porządnie zastanowić, wiadomo. I tutaj zobaczcie wieża G4. Jak taktyka jest szalenie ważna w szachach No i teraz. Wybicie na e3 i po prostu wybicie na g6. Pozycja jest y, przyjemniejsza troszeczkę, uważam czarnymi, z uwagi na dwa pionki więcej. Cały czas powtarzam, y, problem jest z tym gońcem, trzeba go uruchomić. No i teraz białe dają szacha. Król 7 No już tam goniec łapie jakieś tutaj pola. Y, poza tym y, też widzimy, że po czarnych polach tutaj białe mogą sobie nieźle pograć. Ale jest wieża a na b1. Niby robi się gorąco, bo tutaj już grozi jakiś szach, ale jest goniec B7, więc po takim szachu zawsze król sobie może uciec. Wieża broni ósemki, więc wieża tam nie daje mata. Goniec na c No tędy tutaj goniec próbuje sobie podziałać. Wieża D8 nie działa, bo goniec B6. Wygrywamy białymi szybko. Wieża E8 musi się trzymać ósmej linii zdecydowanie. Goniec dał szacha. Król C8 i Król G1. Um, przepraszam najmocniej, yy, nie król G1, pomyliłem się, yy, to w wariantach, sorry, 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 koniec E5 nastąpiło. Dobra, to jest takie przytrzymanie tutaj pionka przede wszystkim. Um, jak myślicie, jaka jest ocena pozycji w tej sytuacji, jeśli chodzi o komputer? W ogóle ciekawe, że komputer mówi minus 0,80, czyli przewaga czarnych, ale to pewnie dlatego, że są pionki więcej. Ale to też oznacza, że pozycja białych jest bardzo aktywna, bo mimo, że dwa piony mniej u białych, to pozycja jest nie aż tak źle oceniana. Bo przy, pionkach, przy dwóch pionkach mniej, to myślę, że ocena byłaby powyżej minus 2 albo minus 3. To jeszcze oczywiście zależy od sytuacji. No i w, tej, w, te, w tym momencie wieża zagrywa na G4. To jest jak najbardziej dobry ruch wieża na F1. Ona się tutaj chce przedostać i podziałać na siódmej linii. I w tym momencie raport niestety wykonuje ruch błędny, bije pionka, a pionkożerstwo nie popłaca. Dlaczego ten ruch jest błędny, za chwilę powiem, dlatego też od razu powiem, że aktywność tu jest bardzo ważna. Mamy dwa pionki więcej, trzeci nam jest niepotrzebny. C5 byłoby fajnym ruchem. Zobaczcie, że goniec fajnie by tutaj atakował. Tylko, że i tak tutaj komputer pokazuje remis e, mimo wszystko. Nie będę się tutaj zagłębiał, ale chcę, żeby zapamiętać motyw aktywności figur przede wszystkim, a nie pionkożerstwo. E, no, jednak zostało to zbite. Król na G1, wieża E4. E, I teraz Radzabow frewarzuje się złym ruchem. Dlatego, że zagrywa wieża F7, a to już forsuje remisowy wynik partii. Jak można by było zagrać? Oczywiście teraz dosyć trudny ruch trzeba by było zagrać białymi pod tytułem Goniec Hat. To jest posunięcie trzymające w napięciu cały czas figury czarnych. Zobaczcie, goniec działa po diagonali kapitalnie i teraz grozi wejście wieżą z przegraną pozycją w zupełności. Tutaj na przykład jakby E5 było, czyli przeszkodzenie gońcowi na diagonali, to wieża wchodzi na F7. Goniec musi zagrać na A8, wieża A7, goniec robi bye bye. No robiłby, bo tak nie było. W tej sytuacji Rajabow poszedł na forsobny wariant, zagrał wieżą, wieża zbiła, wieża zbiła i powieża B5 to jest dokładny oczywiście ruch. Panowie zgodzili się na remis, dlatego że tutaj jest wieczny szach i tak dalej. No właśnie zawodnik tej klasy, jak Rajabow. Dziwne, że nie zauważył takiego ruchu, goniec H2. Trzymające to w napięciu, to było, wydaje mi się, że to nie było aż tak trudne do policzenia, i, i zobaczenia, że jednak aktywność figur białych byłaby fantastyczna. No cóż, remis to remis. Raport się w tym układzie oczywiście z tego wyniku na pewno cieszy, ale tutaj cały czas uważam, że przodował w tej partii. No dobra, dzięki za uwagę. Do następnego odcinka.